Tylko na żaluzji nie możemy. To ja już się wdrapuję. Trzymaj jeszcze jeden. No, ale czekaj. A nie, schowaj, schowaj. I to dobrze do kieszeni, żebyś nie pogubił. Go nie ma. Nie? A to już nie ma. A tu masz pan. Pan nie uśmiechnij się. Jak tu chcecie, kurde, zestrzelić. Dawaj w tego czarnego. Tu wczoraj, ten ruchomy cel. Łap za karabin i szczerze. Z tej strzelałeś? Z tej strzelałeś. A to prosimy instruktora, jak się używa. Tutaj ten, tu kręcisz, leci się ramię, a drugi ma tamte i ustawia tu kąt. Bo to jak samolot leci, to tak płynnie musi być, nie? Wiesz, leci, to tak ta lufa idzie tak, no, tak, to jest przeciwlotnicze, rozumiem, bo to musi widzą powiedzieć, nie? Wszystko. No, przeciwlotnicze. Tak. Wiesz, i to takie duże pociski idą. Pociski idą tutaj tak. Z tego, tak się nabija tutaj. Taki magazynek i te pociski same tu padają. Tylko to siedzenie takie wąskie jest. Operotka. To jest lubić dzieci. Gdzie jest ten najważniejszy guzik, który odpala? Tam, tu u góry. Tu są te celownicze. Tutaj masz szczerbinkę, muszkę. Tu się celuje, ustawia i ona się ustawia, maszyna tutaj. A dwóch kręci maszyną. No wiesz, jak to ciężko chodzi? Trzeba mieć moc. Nagrywaj, a tak się to ładuje. No ja uszy zatykę. A teraz rób duże bum. To jak rumca. A te pedały do czego? Gaz? Zatykę? Do blokowania. Aha. Wiesz, zablokowałeś, strzelił, puszczałeś i znowu jechałeś, nie? Ale to nie działa, ale blokowali. Może siądź sobie na miejsce, zobaczymy w jakiej pozycji współpracowało. Kąt się ruszy, nie? Pozycja była przerąbana. No już nie, te lata. Trzy. O! Działo? Ta i... I cyk! No tu możesz pokręcić, bo ona jest tam. Nie, a to jest ona jest wszystko poblokowane. Tu jest zablokowane. Podnosi się, nie? Nie, zablokowane. Ja wiem, ale rusza się lufa, nie? Jak tak robię. No, czyli widzisz, tak wskazałeś ten? Ten czas był ruch, tak masz luźno. No, próbuję. Drugi.
się strzelało. Tu siedzi magazynek. Do środka. Pociskami. Jaki kaliber to jest? 70-075. 75 chyba. Bo tak patrzę, że to więcej chyba raczej nie było. 75. Jakaś instrukcja jest jeszcze ładowania? No. Skrajne położenie. Położenie rączki tu. Cyrylicą? Instrukcja czy po polsku? Po polsku. To jest polska maszyna. To nasza. Nasza produkcja. To teraz takie maszyny na siłowni stoją. Na każdym podwórku. Pelufa do góry idzie. No, ja. Puste. Wszystko je wymontowali. Wszystkie zegary, wszystko wymontowane. Dokładnie. Tu fajna komora, ja byś mógł go nagrać. Trzymaj kamerę, możesz nakręcić. Co, basen w środku? Nagrywa się? No, to tam basen, pewnie zaraz się idzie. Nie. Muszę filtr szumu włączyć. Nie wytrzymałyby tego. Kliszka. Mikrofon, no. Patrzcie, nazbieram. Tak się czyni. To, nie, to jest zupa z chleba, taka dla tych dla biednych żołnierzy. Palenie pod pustymi kotłami grozi deformacją korpu. A gotowałeś w wojsku też? Proszę? Gotowałeś w wojsku? Nie. Ziemniaki obierał? Ziemniaki obierał. Ale to maszyna była, ta obieraczka taka. Rzucałeś worek ziemniaków, tam taki leciał, takie była płyta ścierna. I ona ocierała. Tak. Ona mówi, że grochówka jest, a tam nie ma nic. Jest grochówka, chce pani zobaczyć? To sama usługa jest. Nie, 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 to ty tam grzebałeś tam kurka, że ona mówi. Nie, o, niech pani zobaczy. Tak, 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 idź. Niech pani zobaczy, jest. Nie zobaczy. No nie, no poważ je, co to jest? Tam nie jedzą, gdzie była grochówka, to by lody jedzą. Woda jakaś, nie? No, to jest ta, dla tych biednych żołnierzy, woda z chlebem. Mają walczyć, a nie jeść. Nie tam żołnierzy przewodzili, to nie było jakaś te... Ale czemu? Ja tak, tylko tak. Ale bardziej... Czy tu na koniecu go zarzuciło? Tak, bo... Oj, mało, mało. Szalika puści. Niech was nie myli, to że skoszone, koszone strona. A szalika nie mamy?
przydał sobie.